żadnej kiji. Żadnej kiji tutaj nie ma na tym popieprzonym placu. Na razie nic nie widziałem. Szukaj Marcin kili. Kili szukaj. Czekaj, a to jest normalny Fiat czy Abarth? Abarth. Z tyłu miał taki znaczek. Z przodu też ma Abartha. Szuligung. Was kostet diese grande punto? Welche Baujahr und was für Motor? Das ist 1,6. Und Baujahr? Das ist von Fiat. 1,6. A gdzie, po co chcesz tam iść? Chodzi najpierw na te, pójdziemy plac i tam wrócimy. A zamknąłeś auto? Jest, żałuję, że tego B-Maxa nie patrzyłem. Nie, no oddałem mu. Ten B-Max, tego B-Maxa trzeba było lepiej. Nie wiem, z 13. Chłopie. Cena nie się nie pyta. Bo zomdlejesz. 12. Kupili go oni. 2,5 tysiąca euro. Tak, kurwa. No silnik padnięty. Co ty gadasz? No. A to jest diesel? Benzyna. Ale kupił sprzedany, nie? Nie mógł się ten łysy kupić. Chodź. Ale o, ty paka igiełka. Tylko nie wiem, jaki tam silnik. Na pewno na turbinie i na pewno trzycylindrowy, bo widziałem. No. Chodź najpierw na tamte komisje. To jeszcze był, nie? Tak, tak, tak. No wiem. Czekaj, tu co się dzieje? A tu widać, że jakieś same chrupki. No to taka sama. Tylko nowsza chyba, nie? O, dobra cena. Tylko że to będzie 1000, bo to jest EcoFlex. Nie, 1,2. 2008 rok, 1900 euro. To lepsza niż to, co ja kupiłem chyba. Oh.
Lepsza od tej czerwonej, co ja kupiłem, ale od tej czarnej nie lepsza. To multiwal? No. No dobra, to jest. Ktoś mi klient pytał multiwana wczoraj. No to jest taki multiwan. Te piątka z 2008 roku. 11900, ale klient chciał. Do ilu chciał on to? Do 6000 euro chciał. Także nie dla niego. Na znak zapytania. To mamy C-klasę z 2012 roku. 8900. Pokazuję wam takie bardziej cywilizowane auto, bo wiadomo, że dużo tu jest takich szrotów, też. Ale ten Mercedes na przykład mi się podoba. Cena nie jest niska, no ale coś za coś. Auto naprawdę ładne. Szkoda tylko, że jest w manualu. No dużo miałem zapytań w automacie. No ale w automacie na pewno też ktoś szuka. Dobra, idę dalej zobaczyć, co tam słychać. Proszę? A nie ma tu cen napisanych? Są to place we Frankfurcie na ulicy Am Rummerhaus. Tutaj macie adres. Jakbyście chcieli. Citroen C3. Benzyna 2015 rok 7700. 36 tysięcy kilometrów. Drogi, drogi. Diese Citroen war 1.4 motor, oder? 1.2 motor. 1.2 motor. Kolor taki niespotykany.
takie tańsze auta, też ludzie pytają. Nie wiem, jak to nie jest taka cena. 2200 za 2,1 rok w benzynie. Und diese Scharen ist 2 Liter, oder? Benzyna. Ja, aber 2 Liter, oder? 2-litrowa benzyna, ten Scharen. Tu Audi. 2-4 rok. 193 tysiące przejechane. 2200. Diese hat 131 PS, oder? 2,5 Liter. Scheiße. Widzę, szkoda, keine Interesse. Was für Motor hat? Diesel. Ein Spieler, andere Benzin, ein Spieler. Das Skoda nicht. Diesel. Dieser ist ein Spieler Benzin. Ale jest to Audi A4. Also to, das ist 2,5. Yeah. Audi 2,5 TDI. Już myślałem, że znalazłem. Ale tu jest ładna Skoda. 2,9 rok. 1,4 benzyna. Roadster. 2,9 rok. 2,900 kosztuje. Myślałem, że tamto jest 1,9 TDI. Małyż. Bo ładny w środku i wszędzie, ale co z tego, jak to jest 2,5? €700. Ford Fusion. Diesel i Sengo. Ja habe ich gesehen, Kupplungsproblem. Aber auch der Väter war ein bisschen Kupplung musst du reparieren. Mhm. Habe ich gesehen. Und diese Meriva? Was ist mit dieser Meriva? Meriva Diesel. Diesel auch. A trójka 2007 rok, 3700 kosztuje, 230 tysięcy ma przejechane. Silnik, dwulitrowy diesel, 140 koni. Ta Mazda. Mazda 6, 2009 rok. Und diese Mazda, was willst du haben? Kilometr 73,000. Wie viel? 73 tysiące najechane, 4,800 kosztuje. Und alles wegen dieser Kilometer als Serwisar, du das was? Czułka serwisowa, wszystko jest do tej Mazdy. Jakby to była benzyna. No ale czasem tych diesla też szuka. To nie jest powiedziane, że tylko i wyłącznie benzyny. No, są i zwolennicy diesli, że benzyny nie pojeździ. To była dla Volkswagen Sendor, ja. Ich glaube. Auch Diesel? Benzin. Und von dieser 5er was brauchen Sie? Benzin mit Gas, LPG Gas. Aha. Volkswagen Sendor, ja, 3800. 3800? Oj, tak odpowiednio. Gute Zustand ist Bier gucken. Ein bisschen krasser ist halt. Aber nicht krasser, kostet 4,8. Das ist halt ein Sinn, aber wir sind LPG auch. Okay, ist Bier, schau. Tu widzę, sprzedawca mi powiedział, że dzisiaj przyprowadził taką Mazdę 5, dwulitrową benzynę z gazem, 2010 rok.